Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kolejna rozmowa z cyklu Kolaboranci III Rzeszy. Dzisiaj przyjrzymy się kolaborującym Holendrom. Jak to było z tymi Holendrami, to opowie mój Państwa gość, profesor Adam Wielomski, którego po raz kolejny witam w podróży. Najpierw podróżowaliśmy przez imperializmy, potem przez nacjonalizmy, a teraz podróżujemy przez kolaborantów III Rzeszy. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam również Ciebie, Kamil. Na początku tylko przypomnę o zostawianiu łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także o wsparciu naszego kanału finansowo, dane w opisie. Holenderscy kolaboranci, to jest karta chyba mniej znana, no dopiero co omawialiśmy Belgię, ale no, jeśli chodzi o Belgię, to nazwisko de Grela, ono ma swoją kartę, jest znana jego działalność jeszcze przedwojenna. Natomiast kolaboracja holenderska, Holandia przecież została najechana w tym samym momencie co Belgia, to nie są tak znane postacie, no ale zakładam, że nie zostały one 10 maja 1940 roku zrzucone na spadochronach nad Holandią, więc może jeszcze sięgnijmy do czasów przedwojennych, do działalności właśnie chociażby Muserta w Holandii, jak ona wyglądała i czy to była siła no, znacząca, czy może znowuż tak jak to było w wypadku duńskim, całkowicie marginalna. To znaczy, warto może by tutaj powiedzieć, skąd jest przede wszystkim ten brak wiedzy, znajomości holenderskiej aktywności na polu kolaboranckim. Myślę, że powód jest tutaj absolutnie banalny, jeden i prosty. To znaczy bariera językowa. Mówiąc wprost, po holendersku prawie nikt nie czyta poza Holendrami. Mało tego, gdzieś tam mam w swoich zbiorach zeskanowaną taką książeczkę, którą sobie znalazłem w bibliotece, w Staatsbibliothek w Berlinie. Patrzę, kolaboracja w Holandii z III Rzeszą, więc złapałem książeczkę, chwytam, otwieram. Prawda, tutaj patrzę, książka na 400 stron ponad, oglądam sobie to zboczenie zawodowe, bibliografię i oglądając bibliografię doznałem szoku, a mianowicie autor niemiecki napisał całą książeczkę na podstawie tylko i wyłącznie niemieckich meldunków, materiałów i archiwaliów. Język holenderski, jak się okazało, nawet dla Niemca jest nie do przejścia. I ponieważ żadne pisma Antona Muserta nie były tłumaczone na żadne języki, nazwijmy to takie no bardziej popularne, dlatego nasza wiedza na temat ruchu kolaboranckiego w Holandii jest bardzo, ale to bardzo mała. I jest to przede wszystkim brak jest kompletny materiałów źródłowych, tekstów źródłowych przetłumaczonych na inne języki. Żadne z dzieł Muserta, których tam zresztą powiedzmy szczerze wiele nie napisał, ale choćby jego wystąpień i tak dalej, ale z tego, co wiem, nie było tłumaczone na żaden, nazwijmy w cudzysłowie, ludzki język. Pod pojęciem ludzki rozumiem któryś z języków podstawowych, szerzej znanych. I to jest prawdopodobnie powód, dla którego Mustert z natury rzeczy musiał być gdzieś tak, no bym powiedział, w tle na przykład de Grela, który pisał w języku francuskim, a po II wojnie światowej również w języku hiszpańskim, a więc jednak w językach zdecydowanie lepiej, ale to zdecydowanie lepiej znanych. To jest pierwszy powód. Drugi powód, o ile taki na przykład de Grel był wybitnym, nazwijmy to, specjalistą od samoreklamy, o tyle Anton Mussert, no bym powiedział tak, no postać, która się zupełnie nie wybijała, nie charyzmatyczna, jakiś tam urzędnik, chciałem powiedzieć wodociągowy, ale to złe słowo. Nie wiem, jak to po polsku nawet nazwać, urzędnik zajmujący się badaniem tych wszystkich zapór, prawda, związanych z tą depresją całą w Holandii, czyli poniżej morza i tam, prawda, cała była grupa urzędników doglądających tych instalacji, żeby tego nie zalało, takich inżynierów, bo on z wykształcenia był właśnie hydro czymś tam. I nawet nie wiem, na polski jak przetłumaczyć jakby zawód,
który wykonywał, bo w Polsce chyba nikt takiego nie wykonuje i nie możemy nawet nie mieć słowa. W każdym razie postać zupełnie, bym powiedział, niecharyzmatyczna, która nie zostawiła po sobie jakichś poważnych prac doktrynalnych i tak dalej, i tak dalej. Także jak to wszystko sobie razem złożymy, no to bym powiedział, że ten ruch kolaborancki holenderski jest taki po prostu mało atrakcyjny intelektualnie i jeszcze w dodatku z powodów językowych trudny do studiowania i do badania. Myślę, że to jest podstawowy powód, dla którego ten holenderski ruch kolaboracyjny nie był szerzej znany. A też powiedzmy sobie szczerze, odnoszę wrażenie, że holenderscy badacze jakoś niewiele robią, żeby był szerzej znany. Tym się różnią badacze holenderscy od jakichś tam, prawda, u nas grosów innych i tak dalej, którzy bardzo by chcieli, żeby polski ruch kolaboracyjny był, prawda, powszechnie znany i robią co mogą, żeby cały świat go poznał, a gdzie trochę tych kolaborantów brakuje, to się paru jeszcze gdzieś, że tak powiem, dołoży sztucznie. Holenderska nauka historyczna jest zdecydowanie nauką bardziej patriotyczną i bym powiedział, nie uważają tam w Holandii, że największym przejawem postępowości i nowoczesności jest obrzucenie papierem toaletowym z zawartością własnego gniazda. To jest zresztą w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że szacuje się, że w tej chwili około 70-90% publikacji holenderskich, to zależy od dyscypliny, Holendrzy piszą w języku angielskim. Więc jakby z tego powodu wypadałoby, aby o tym Musercie holenderscy autorzy coś w języku angielskim napisali. No i ja powiem szczerze, nie udało mi się znaleźć żadnych prac autorów holenderskich piszących o Antoniem Musercie w języku angielskim po to, żeby no, upowszechnić wiedzę na świecie o kolaboracji Holandii z III Rzeszą. Skutek tego jest taki, że wspomina się, że tam też byli kolaboranci, wymienia się Musserta i jest to właściwie wszystko, co się na ten temat wie i pisze. I badacze się tam skupiają, powiedzmy, nie wiem, na Kislingu, który jest lepiej opisany, skupiają się właśnie na Degrelu, skupiają się na innych postaciach i ruchach, które są zdecydowanie lepiej opisane. Także bym powiedział, że tutaj holenderska nauka skrzętnie dba o to, aby ten Mussert i ruch kolaborancki nie był powszechnie znany, rozumiejąc to, że jakby polityka historyczna państwa holenderskiego nie jest zainteresowana tym problemem. Tak bym to powiedział. Taka uwaga na wstępie. A teraz wracając do twojego pytania, skąd się wziął, prawda, i tak dalej. Właściwie warto by może zwrócić uwagę na jeden mało bardzo w Polsce znany fakt, a mianowicie na źródła tego holenderskiego ruchu kolaboranckiego i w ogóle stosunek Holendrów do Niemiec i do III Rzeszy. Jest jedno wydarzenie historyczne, formalnie rzecz biorąc niezwiązane z Holandią, które w sposób radykalny rzutuje na stosunek Holendrów do Niemiec. A mianowicie wydarzenie formalnie niezwiązane z Holandią, to znaczy wojny burskie w południowej Afryce, w czasie których Burowie, ludność holenderska i kalwińska, holenderskojęzyczna, chociaż tam język burski jest, że tak powiem, zanieczyszczony trochę językiem angielskim, trochę portugalskim, trochę tam jakimiś słowami z zuluskiego i tak dalej, to generalnie jest to język, bym powiedział, pokrewny holenderskiemu, to jest taki zanieczyszczony dodatkami obcymi holenderski z XVII wieku, bo wtedy Burowie się tam, prawda, osiedlali. I język i równocześnie ci Burowie byli również kalwinami, zachowując ortodoksję kalwińską, w której Holandii w XX wieku już nie było śladu. I jak wiemy, na początku XX wieku mamy wojny angielsko-burskie, w których Holandia nie bierze udziału, dlatego że Burowie stanowili oddzielne państwo, ale Holendrzy zdecydowanie sympatyzują z Burami, traktując Burów jako swoich takich, nazwijmy to, braci odłączonych. Zresztą nie tylko Holendrzy, bo jak się weźmie na przykład w Szwecji tego geopolityka znanego Kielena, to też zobaczymy, że jakby jego progermanizm rozpoczął się w czasie wojen burskich. I tutaj mamy podobne zjawisko. Holendrzy wykazują, społeczeństwo holenderskie, bardzo dużą niechęć do Wielkiej Brytanii z tego powodu, nawet wrogość. I no, ponieważ Wielka Brytania w XX wieku, no, w I wojnie światowej, zmierzyła się z Niemcami,
Nie jest dla nas specjalnym pewnie zaskoczeniem, że jakkolwiek Holandia zachowała w tej wojnie całkowitą neutralność, to społeczeństwo holenderskie sympatyzowało tutaj z kaiserowskimi Niemcami. Jest na to zresztą nie tylko, bym powiedział takie no, dowody typu, że co gazety pisały, ale również pewne praktyczne działania. Dlatego, że pod koniec wojny, kiedy oddziały niemieckie oparły się o granicę holenderską gdzieś tam i bały się, że zostaną rozbrojone przez aliantów i zbliżali się alianci, wzięte do niewoli, co pewnie by oznaczało dla żołnierzy, że z rok by w tej niewoli posiedzieli, chociaż wojna się skończyła, to oddziały niemieckie przekroczyły granicę holenderską. To było chyba z kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. I Holendrzy co powinni zrobić z tymi oddziałami? Zgodnie z prawem międzynarodowym, pytanie do ciebie jako do prawnika. Rozbroić i internować. Tak, oni je rozbroili, internowali. Nie wiem, jak to się stało. Po tygodniu się nagle wszyscy pojawili po drugiej stronie granicy, już niemiecko-holenderskiej, bez żadnych przeszkód. Także uciekli, bym powiedział, z internowania. Tak to... I bynajmniej nie do Mandżurii. I bynajmniej nie do Mandżurii, tak, zgadza się. Także uciekli z internowania, nazwijmy to w ten sposób, w kilkadziesiąt tysięcy uciekli z internowania, także był to ruch dosyć masowy. To jest pierwszy fakt świadczący o sympatii społeczeństwa holenderskiego do Niemców. Drugi przypadek, no to jest oczywiście ekscesarz niemiecki, który schronił się nieprzypadkowo po swojej abdykacji w Holandii, gdzie mieszkał do roku 1941, także Wehrmacht go jeszcze odwiedził w 1940 roku i którego, jak wiemy, w Wersalu postawiono de facto w stan oskarżenia i w traktacie wersalskim tam mamy artykuł 200 któryś, nie pamiętam już w tej chwili, który mówił o postawieniu przed sądem, Trybunałem Międzynarodowym cesarza za łamanie konwencji genewskich. I jak wiemy, Holandia, powołując się na tradycyjne, jak to mówił Karl Schmidt, jus publicum europeum, odmówiła wydania byłego suwerena, pomimo tego, że miał być sądzony za połamanie konwencji wojennych, konwencji genewskich, które sam podpisywał. Także no, to świadczy o sympatii Holendrów do Niemców. Również w czasie II wojny światowej Holandia wcale się nie przymierzała do bycia częścią koalicji antyniemieckiej i ogłosiła neutralność. Holandia, to jest ważne, bo nam się wydaje, że jak 3 września Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, to w takiej sytuacji jakby no do tej wojny, jak wiemy, przyłączył się równocześnie Belgia, prawda, i Holandia. I nam się w takiej sytuacji wydaje podświadomie, ale nieprawdziwie, że Holandia była w koalicji wtedy z Francją i Wielką Brytanią przeciwko Niemcom. Nie była. Ogłosiła neutralność i była przekonana o tym, że będzie sobie tak samo neutralna jak w I wojnie światowej, kiedy Niemcy Holendrów nie ruszali, a w samej Belgii okupowanej, że tak powiem, dawali różne koncesje ludności holenderskojęzycznej w stosunku do walońskiej, czyli francuskojęzycznej. Tym niemniej Niemcy zdecydowali się w czasie II wojny światowej na manewr zajęcia Holandii i pojawia się pytanie dlaczego. To pytanie wynika jakby z tego, co żeśmy sobie mówili na ostatnim naszym spotkaniu, a mianowicie mówiliśmy sobie tam o Degrelu, prawda? Przedostatnim, przepraszam, mówiliśmy sobie o Degrelu i mówiliśmy sobie o tym, nie wiem czy Państwo pamiętacie, że Degrel w zamian za dostawy papieru z III Rzeszy w rozmowie z Hitlerem, czy tam z ustaleniami jego urzędników, zaaprobował referendum w Eupen i Malmedy, czyli przygranicznych takich niemieckojęzycznych zresztą miasteczkach, które zostały przyłączone do Belgii ze względów militarnych, dlatego że to były miasta znajdujące się na wzgórzach, a w tych w Belgii aż tak dużo nie było, i które broniły Belgii jakby naturalne takie dwie fortece przeciwko ewentualnej niemieckiej inwazji od strony lądowej. I biorąc pod uwagę to, że Belgia tam bardzo mocno ufortyfikowała Belgowie Eupen i Malmedy, generałowie niemieccy namówili Hitlera na atak na Holandię z tego powodu, żeby obejść
Eupen i Malmedy, które były, no bym powiedział, przygotowane na długotygodniowe walki obronne, obejść od tyłu, od strony Holandii. To jest pierwszy powód. Powód drugi był taki, iż generałowie niemieccy obawiali się, że Wielka Brytania naruszy neutralność Holandii i w czasie toczącej się wojny z Belgią i z Francją lądowej oddziały brytyjskie wylądują w Holandii, zaczną ją okupować i z terytorium Holandii, że tak powiem, od tyłu uderzą na Wehrmacht walczący z Francuzami i Belgami. Szczerze mówiąc, chyba nie było w planach brytyjskich tego typu działań i tego typu przedsięwzięcie, no ale generałowie belgijscy, generałowie, przepraszam, niemieccy nie zdawali sobie z tego sprawy i uważali, że jest to, byłby to racjonalny, taktycznie posunięcie brytyjskie. Także jakby to są te powody, dla których w ogóle Niemcy zdecydowali się naruszyć tym razem holenderską neutralność. A teraz jeszcze wspomniany przez ciebie tutaj właśnie Anton Mussert i skąd się, że tak powiem, cały ruch nagle wziął, co go, można powiedzieć, zmotywowało do działalności politycznej. Wydarzenie kompletnie już w Polsce nieznane, a mianowicie na przełomie lat 20. i 30. doszło do mało w sumie poważnego, ale uważanego w Holandii za prestiżowy spór z Belgią o, chciałbym powiedzieć, wody terytorialne, ale tak naprawdę są o rzekę terytorialną. To znaczy tam na granicy belgijsko-holenderskim przebiegała jakaś rzeka i za pomocą tej rzeczki do któregoś z portów belgijskich wpływały belgijskie statki i okręty. I tam doszło do sporu takiego, bym powiedział, dyplomatycznego na temat tego, czy przez de facto wody terytorialne holenderskie mogą sobie pływać belgijskie statki, to jeszcze PAL 6, ale okręty wojenne. I Holandia, z tego co pamiętam, jednym głosem ratyfikowała w parlamencie to porozumienie. I w wyniku tego nacjonaliści holenderscy rozpoczęli gwałtowną agitację przeciwko Belgii i de facto proniemiecką. I wtedy właśnie pojawia się nam pierwszy raz na scenie politycznej Anton Mussert, który tworzy swoją partię, Ruch Narodowo-Socjalistyczny, właśnie jako partię zdecydowanie proniemiecką, antybelgijską i antybrytyjską równocześnie. No plus do tego to tam się nakłada wielki kryzys gospodarczy i radykalizacja i w ten sposób no, na scenie politycznej holenderskiej pojawia się Ruch Narodowo-Socjalistyczny. Nie będę mówił, jak to po belgijsku brzmi, bo Państwo w komentarzach napiszecie, że źle czytam po holendersku, co bardzo możliwe, więc przyjmijmy polskie tłumaczenie Ruch Narodowo-Socjalistyczny. No dobrze, to przejdźmy do tego momentu, kiedy 10 maja Niemcy atakują. Holandia się nie broni jakoś specjalnie długo. Jaki jest pomysł Niemców na Holandię? Czy oni chcą ją przyłączyć, czy tworzyć jakiś rząd? No bo królowa z rządem odlatują do Londynu i kapitulują siły zbrojne, a przypomnijmy, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, pamiętają, że Holandia miała kolonie i z nich dalej mogła prowadzić wojnę. Oczywiście Indonezja, holenderskie Indie Wschodnie, ale nie tylko, Curaçao, Surinam, jeszcze parę miejsc by się znalazło, więc była jakaś baza, z której można było dalej walczyć. Tak, zgadza się. Niemcy zdecydowali się, jak mówię, ze względów strategicznych wyłącznie zająć Holandię. Planowali szybką kampanię bez większych strat, zarówno swoich, jak i holenderskich. Cel ich był prosty. Hitler postawił, jakby z elita polityczna III Rzeszy, generałom niemieckim proste zadanie. To znaczy mieli szybko opanować Holandię tak, aby rodzina królewska z rządem nie zdążyły się ewakuować ewentualnie do Wielkiej Brytanii. O cóż chodziło? Mianowicie chcieli rozegrać ten sam wariant, który próbowali rozegrać i też im się nie udało w Norwegii, czyli szybkim atakiem internować, złapać i internować króla, tutaj i rząd, i następnie wymusić na internowanym królu mianowanie na premiera osoby sobie powolnej. No w przypadku Norwegii był to Kisling, miał to być Kisling, a w przypadku Holandii właśnie Anton Mussert.
To, jak wiemy, się nie udało w jednym i w drugim przypadku. Ja powiem tak, no Holandia się broniła tydzień, to nie jest długo, ale żeby ewakuować rodzinę królewską, no to powiedzmy sobie szczerze, jeden dzień wystarczy, góra dwa, prawda? Więc tydzień to też było za dużo. I w takiej sytuacji rodzina królewska się ewakuowała do Wielkiej Brytanii i na podstawie, bym powiedział, imperium kolonialnego, które posiadała, była w stanie funkcjonować, prawda, na zewnątrz. I to nie na zasadzie takiego trochę, no, powiedzmy sobie szczerze, rządu jak w polski rząd na emigracji, całkowicie zależnego od Anglików. Pamiętamy, że kiedy prezydent Raczkiewicz próbował Sikorskiego pozbawić funkcji premiera, to skończyło się to tym, że Sikorski przyszedł w towarzystwie dwóch brytyjskich policjantów i odzyskał premierostwo, prawda? W przypadku państwa, które posiada niezajęte terytorium kolonialne, to nie jest takie proste, dlatego że ten rząd po prostu miał, bym powiedział, dalsze fundamenty terytorialne i militarne swojej niezależności, których na przykład Polska w II wojnie światowej, siedząc polski rząd we Francji czy w Anglii, nie posiadał. Także tutaj rzeczywiście to było. I teraz tak, plan był taki, żeby właśnie no, przechwycić rodzinę królewską, wymusić mianowanie proniemieckiego premiera. Plan się nie udał. I Trzecia Rzesza, jak to często u Niemców się zdarza, nie ma jednolitego pomysłu, co zrobić z Holandią. Dlaczego? W Trzeciej Rzeszy na tle holenderskim zderzają się dwie linie. Linia, nazwijmy to w ten sposób, szowinistyczna i linia imperialna. Linia szowinistyczna, reprezentowana przez samego Adolfa Hitlera i część elity politycznej, mówi, że zjednoczona przez Niemców Europa ma być rządzona przez Niemców w rozumieniu niemieckiego folku, a więc tych, którzy mają niemieckie korzenie i mówią językiem niemieckim literackim. Do tego mamy drugą koncepcję, to znaczy koncepcję Himmlera, Heinricha Himmlera, mówiącą o tym, że Germanie to są nie tylko Niemcy, ale również Holendrzy, Duńczycy, Norwedzy, Szwedzi, Islandczycy i tak dalej. Dlatego też przyszła Europa powinna być Europą germańską, a nie Europą niemiecką. Ja na przykład zauważyłem, że Anglosasi mają straszny problem ze zrozumieniem tego. Zastanawiałem się przez pewien czas, dlaczego, póki nie prowadząc wykłady w języku angielskim u siebie na uniwersytecie, stanąłem przed problemem opisania tego studentom po angielsku i zdębiałem. Ponieważ zarówno Niemcy, jak i wszystkie te ludy, nazwijmy to germańskojęzyczne, to są Germans po angielsku. I dlatego Anglicy mają, czy w ogóle Anglosasi mają problemy ze zrozumieniem tego problemu. I literatura też anglosaska, na przykład na ten tematy, są dlatego bardzo słabe. W każdym razie, jakby tutaj nie jest podjęta na samym początku decyzja, i sąd, bym powiedział, na początku dominuje jednak. W praktyce model, bym powiedział, ten przyjęcia Holendrów jako młodszych braci do wspólnoty germańskiej, i świadczą o tym dwa elementy. Po pierwsze, zaraz po zajęciu, znaczy po kapitulacji Francji, na osobisty rozkaz Hitlera, z niewoli zostają zwolnieni wszyscy żołnierze posiadający obywatelstwo holenderskie. To jest z tego, co pamiętam, około 40 tysięcy żołnierzy zostało zwolnionych i wróciło do domu. Po drugie, i tutaj jest, bym powiedział, szczególny element, trochę podobny do duńskiego, to znaczy została zachowana administracja cywilna holenderska i zachowany został bardzo dziwny struktura władzy. Dlaczego? Bo normalnie w państwie, takim jak Holandia, monarchii konstytucyjnej, mamy monarchę, który powołuje rząd, który uzyskuje akceptację parlamentu i następnie ministrowie powołują, prawda, całą administrację. Tutaj nie można tego manewru zrobić, bo króla nie ma, uciekł, rząd uciekł razem z nim, nie ma kto w związku z czym zwołać parlamentu i tak dalej, ale uwaga, została cała administracja. I hitlerowcy podjęli decyzję o tym, aby ta administracja cywilna, która się zaczynała w praktyce od, byśmy to na język polski przełożyli, dyrektorów departamentów,
Ta administracja kieruje i mamy tam administrację cywilną, a nie administrację wojskową. Także pierwsze ruchy wyraźnie świadczą o, wyraźnie bym powiedział tutaj, świadczą o chęci Niemców do, bym powiedział, zachęcenia Holendrów do współpracy. Ale Niemcy, jak to Niemcy, popełnili pewien błąd. To się tak nazywa w literaturze niemieckiej historycznej błąd komunikacyjny. To znaczy, mamy tutaj takie wydarzenie jeszcze w momencie, w maju 40 roku, jak bombardowanie Rotterdamu. Rotterdam bowiem został, jakby tutaj władze Rotterdamu wojskowe, w czasie jeszcze toczących się działań wojennych, kiedy Wehrmacht podszedł pod Rotterdam, dostały ultimatum, że jeśli Rotterdam się nie podda, miasto zostanie zbombardowane. Niemcy tam odczekali tam ileś godzin, które postawili ultimatum, ponieważ nie przyszła odpowiedź, wtedy wzbiły się niemieckie bombowce i zaczęły bombardować Rotterdam. I teraz ciekawa rzecz. To znaczy, w momencie, w którym niemieckie bombowce już były w powietrzu, władze Rotterdamu wojskowe podjęły decyzję o przyjęciu ultimatum, tylko już po tym, jak godzina minęła, i przekazały Niemcom, że tak powiem, swoją decyzję o poddaniu miasta. I z niewiadomych do końca i niewytłumaczonych przez niemieckich historyków powodów, z jakiegoś powodu niemieckie bombowce nie zostały odwołane, tylko bombardowały Rotterdam. Dowódcy bombowców dostali rozkaz, żeby nie bombardować Rotterdam wtedy, kiedy bombardowanie już trwało i zginęło 800 osób. Historycy niemieccy nie wytłumaczyli tego, jak to się stało. Mówią o błędzie komunikacyjnym, to znaczy, że niemieckie wojska lądowe uzyskały kapitulację Rotterdamu, przekazały tą informację gdzieś tam do centrali i ta centrala, zamiast natychmiast wysłać tą informację do bombowców, z jakiegoś powodu, nie wiem, tam pół godziny czy godzinę ta informacja gdzieś tam sobie leżała na biurku, zanim poszła dalej i w tym czasie bombowce zaczęły bombardować, zginęło 800 Holendrów. To jest bardzo ważne wydarzenie, dlatego że od tego momentu notujemy olbrzymią wrogość społeczeństwa holenderskiego w stosunku do władz okupacyjnych III Rzeszy i Holendrzy generalnie jako społeczeństwo nie chcą kolaborować. Nie chcą. Ja bym powiedział tak, Niemcy też popełnili błędy, źle postawili. Zgłosiły się jakby dwie siły polityczne do kolaboracji z Niemcami. Pierwszą siłą polityczną była znany już nam ruch narodowo-socjalistyczny właśnie Musserta. I drugą siłą, która się do kolaboracji zgłosiła, była Unia Niderlandzka, która składa, o ile Mussert w najbardziej bym powiedział takim okresie no, w swojej popularności zgromadził w swojej partii 100 tysięcy członków, to Unia Niderlandzka oparta, czy Unia Holenderska może po polsku, oparta przede wszystkim na administrację i członków centrowych i prawicowych partii politycznych, miała mniej więcej około 600 tysięcy członków. I teraz Niemcy, a konkretnie niemiecki gubernator wojskowy, Arthur Seyss Inquart, znany z historii Austrii, bo to jest nazista austriacki, to taka propos, że Austriacy nie mieli nic wspólnego z III Rzeszą, podjął decyzję, której źródeł szczerze mówiąc nie przebadałem, a mianowicie taki, żeby postawić na kolaborację z, jako tego czołowego kolaboranta, wyznaczyć Musserta zamiast tą Unię Niderlandzką czy Holenderską, co spowodowało, że postawili Niemcy na organizację mniejszą, ale za to ideologicznie bliżej zbliżoną do III Rzeszy. I to spowodowało automatycznie, plus ten Rotterdam, spowodowało odwrócenie się społeczeństwa holenderskiego od chęci kolaboracji z III Rzeszą, ponieważ Niemcy postawili na Musserta, który to Mussert w wyborach uzyskiwał wyniki na poziomie 4 do 8%, czyli jakby no zdecydowanie wyniki słabsze od jakiegoś takiego szerszego ruchu, bo tutaj jakby widocznie Niemcy uznali, że co my tam będziemy z Holendrami współpracować, tam są potrzebni holenderscy naziści, więc prawda, z Mussertem. No i w ten sposób Mussert zostaje wyznaczony do, bym powiedział, na szefa kolaborantów, ale uwaga, nie zostaje mu nigdy przekazana władza.
To znaczy, on tam w pewnym momencie nawet od Hitlera dostał taki ładny, że jest Führerem, czyli byśmy powiedzieli po polsku przywódcą narodu holenderskiego, ale dostawszy nawet od Adolfa Hitlera taki glejt, że jest, nigdy z tego nic w praktyce nie wynikło, nigdy nie została mu przekazana władza. Musserciści, że się tak wyrażę, zajmowali się agitacją polityczną, gdzieś tam w fabrykach, kierowaniem fabrykami, ganianiem Żydów, zajmowali się propagandą, tworzyli bojówki, rekrutacją do Waffen-SS i tak dalej, i tak dalej, ale właściwie nigdy władzy w Holandii nie uzyskali. Dopiero większe wpływy uzyskali pod koniec 1943 roku, wtedy kiedy Trzecia Rzesza stawia właśnie na ścisłych kolaborantów, którzy zajmują się pomocą w grabieniu własnych państw, żeby Trzecia Rzesza wygrała wojnę. Także można powiedzieć, że Mussert tak naprawdę nie jest postacią de facto na scenie politycznej, nawet w okupowanej Holandii, postacią, bym powiedział, postacią jakoś specjalnie wpływową. Wbrew temu, co nam się mogłoby wydawać. No tak, ale bardzo szybko na przykład powstaje holenderskie SS, bo już we wrześniu 1940 roku. No także mamy tutaj kolaborację również zbrojną, nie tylko polityczną, ale mamy też Holendrów w SS. No trochę tak jak wspomniany już de Grel, no ale dosyć szybko, bo de Grel to dużo później przecież. Tak, dosyć. Tak, de Grel dużo później z powodu bardzo prostego, a mianowicie dlatego, że Hitler, a nawet i Himmler uważali, że taki de Grel to jest Francuz, to jest niższy element rasowy. Z Holendrami było prościej, dlatego jakby no, tam cały czas, podobnie jak Duńczycy i Norwegowie, traktowani są jako element bratni. I dlatego szybko powstają te oddziały SS, w sumie liczące, jak tam gdzieś znalazłem, około 25 tysięcy żołnierzy. I zresztą, co ciekawe, siła tych oddziałów SS jest odwrotnie proporcjonalna do siły samego Musserta i jego partii z bardzo prostego powodu. To znaczy, problem polega na tym, że mniej więcej połowa członków rekrutujących się do tych oddziałów SS to byli członkowie jego partii. Innymi słowy, element najbardziej, bym powiedział, ideologicznie sfanatyzowany, najbardziej sprawny fizycznie, najmłodszy, pozapisywał się do SS. I w samej Holandii mu zostali starsi i ci, którzy chętnie tam jakiś stołek wzięli przy okupacji, coś zarobili i zaszwindlili, prawda? Ale żeby pójść na front, to absolutnie nie. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że Mussert, osiągnąwszy sukces w rekrutacji do SS, równocześnie wykończył jakby własną podstawę polityczną w samej Holandii, ponieważ pozbył się najbardziej aktywnego ideowego elementu. Zresztą Mussert w ogóle proponował Niemcom wprowadzenie powszechnego poboru do wojska, ale Niemcy się na to nie zgodzili, ponieważ widzieli, że Holendrzy generalnie nie sprzyjają im, dlatego się obawiali o to, że takie, bym powiedział, z poboru brane oddziały nie za bardzo będą chciały walczyć, to jest raz. Po drugie, byłoby to radykalnym złamaniem prawa międzynarodowego, czyli rekrutowaniem z terenów nie ochotników, tylko z przymusu, z terenów okupowanych, gdzie nie został zawarty traktat pokojowy. Jak wiemy, Niemcy w czasie II wojny światowej chyba się tylko raz na to zdecydowali, na Łotwie, do SS łotewskiego, rekrutując jak leci, bym powiedział, wzywając wszystkich po kolei. I to był jedyny raz, ponieważ uważali, jakby, że Łotysze będą tak, nie będą chcieli mieć z powrotem wujka Stalina, że będą walczyli, bym powiedział, lojalnie. W przypadku Holendrów Niemcy się na to nie zdecydowali. No to w takim razie mamy kolaborację w pewnej mierze polityczną, mamy kolaborację zbrojną, no ale jak wyglądały w takim razie, jak to wyglądało, można powiedzieć, w praktyce, jeśli chodzi o kolaborację zbrojną i polityczną? Czy, no wiemy już, że z polityczną to nie do końca wyszło, a ze zbrojną, czy tam Holendrzy się jakoś szczególnie zapisali, czy nie bardzo? No to
około 25 tysięcy, z tego co wiem, zapisało się i wstąpiło do tych oddziałów różnych tam Waffen SS. Nie będę wymieniał jednostek, bo one się ciągle zmieniały, ich nazwy. Także to ja powiedziałbym tak, no jak na kilkunastomilionowy kraj, to szału nie było. To tak bym to powiedział. Ale też pamiętajmy o tym, że holenderski ruch oporu również tam specjalnie szału nie zrobił. Uważa się generalnie, że Holendrzy preferowali opór bierny, a nie opór czynny. Oczywiście były wydarzenia, to na przykład ten generał Waffen SS dowodzący Holendrami, on się nazywał Hendrik Seyfarth, został zamordowany przez ruch oporu, prawda? No ale generalnie Holendrzy preferowali, bym powiedział, taką bierną okupację. Zresztą nie było też tak, żeby Niemcy ich straszliwie przycisnęli, tak jak na przykład przyciskali, nie wiem, w Polsce, prawda, czy Słowian, dlatego że nawet mamy w czasie okupacji niemieckiej 3 fale strajków. No co sobie, no w generalnej guberni fale strajków trudno jednak wyobrazić. A to wynikało przede wszystkim z tego, że istniała taka, bym powiedział, no nie tylko policja, ale również żandarmeria i jednostki wojskowe holenderskie, nazwijmy to kolaboracyjne, które nie walczyły gdzieś tam na żadnych innych frontach, ale które zajmowały się, no tutaj zajmowały się, bym powiedział, no utrzymywaniem porządku i wychwytywaniem Żydów. One były oczywiście zdominowane przez mussertystów, prawda? Także no to automatycznie powodowało, że no jednak bym powiedział, kolaboranci właśnie nie są zwykle tak brutalni jak wojska cudze. No i tutaj właśnie ta kolaboracja własna jakby utrzymywała ten porządek. Jak mówię, tam cały czas nie było, i to warto zwrócić uwagę, okupacji władz wojskowych, tylko cały czas były władze cywilne złożone z holenderskiego korpusu urzędniczego przedwojennego. I to oczywiście powodowało, że ta okupacja dla Holendrów nie była specjalnie straszna. Poza oczywiście tradycyjnie jednym wyjątkiem, no jest jedna grupa ludności, która nie cieszyła się żadnymi względami. Oczywiście byli to Żydzi. I tu jest warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo o ile władze duńskie i administracja duńska i król duński starały się tych Żydów chronić, a wtedy, kiedy rozpoczynały się represje, to brały udział w ich przerzucaniu gdzieś tam do Szwecji i tak dalej, czy ukrywaniu, o tyle cywilna administracja holenderska zaangażowała się czynnie w proces wydawania Żydów. I o ile ja Państwu mówiłem tam ostatnio, że z duńskich Żydów, ich tam zdaje się było kopie 15 tysięcy. Wojny nie przeżyło około 500, czyli, no bo tylu zginęło w obozach, no to nie była to liczba, bym powiedział, jak na standardy III Rzeszy oszałamiająca, to z Żydów holenderskich wojny nie przeżyło około 75%. Także ta różnica jest, czyli można powiedzieć, że o ile w Danii na 15 tysięcy Żydów 500 zginęło, czyli zginął co 30, dobrze liczę, tak, czyli mniej więcej zginęło 3-3,5%, no to w Holandii zginęło 75%, dlatego że holenderska administracja zaangażowała się w ich łapanie. Mussertyści zresztą byli w tym bardzo czynni. No i też powód też taki był, że o ile Duńczycy mieli jakby gdzie Żydów przewieźć, bo do Szwecji, no to Holendrzy nie bardzo mieli gdzie, dlatego że to by oznaczało konieczność przeprawienia ich przez kanał La Manche, a takiej możliwości, aż takiej to oczywiście nie było. Także tutaj no, ta kolaboracja z pewnością była zdecydowanie, bym powiedział, silniejsza. No to w takim razie myślę, że chyba już główne wątki omówiliśmy, no to schyłek i rozliczenie teraz. Schyłek i rozliczenie. Rozliczenie było proste, to znaczy Holandia nie została wyzwolona w maju 1945 roku, bo wojska tam generalnie w większości alianckie nie dotarły do Holandii. W Holandii po prostu skapitulowali Niemcy w wyniku kapitulacji III Rzeszy. Co ciekawe zresztą, wyczytałem, przygotowując się do dzisiejszego programu, że któraś tam z wysepek holenderskich w Niemcy tam stacjonowali jeszcze do 20 maja
czyli po kapitulacji jeszcze przez 1,5 tygodnia i co ciekawe zdążyli stłumić na tej wysepce nawet jeszcze jakieś powstanie miejscowych, którzy przyszli do nich i powiedzieli, ludzie idźcie do domów, żeście się poddali, Trzecia Rzesza skapitulowała. Oni nie chcieli, no to oni tam zaczęli się tego i Niemcy otworzyli do nich ogień. Czyli można powiedzieć, że tam okupacja trwała do 20 maja tam na jakiejś wysepce, której nazwy nie pamiętam, na literę T. Malutka jakaś tam wysepka. No i warto też jeszcze wspomnieć oczywiście, że mówiąc o okupacji, trzeba by dorzucić do tego okupację dzisiejszej Indonezji przez Japończyków. To też jest ważny element, to kto się bitwami morskimi interesuje, pamięta krążownik De Ruyter, prawda, który tam zatopili po dwóch bitwach w Indonezji, prawda, zatopiły krążowniki japońskie i tak dalej. W każdym razie Muster zostaje, jakby no, armia niemiecka się poddaje po prostu całą Holandię. Muster został aresztowany, co ciekawe, w swoim biurze. Został postawiony przed Trybunałem Wojskowym za zdradę. Po szybkim, dwudniowym procesie wyrok został wydany i wykonany. Co ciekawe, został pochowany w anonimowym grobie i, jak przeczytałem, w 1956 roku w nocy nieznani sprawcy wykopali jego ciało i nie wiadomo, co się z nim stało. I co ciekawe, ponieważ władze holenderskie stwierdziły, że to nie my, więc ciało Musterta prawdopodobnie zostało wykopane przez jakąś grupkę neonazistów holenderskich. I co się z tym ciałem stało? Nie wiem, może ktoś tam jako obiekt kultu je trzyma, być może jacyś naziści tam je pocięli na relikwie, trudno mi powiedzieć, nie wiem. W każdym razie tak się to skończyło. A czy dzisiaj mamy jakieś próby odwoływania się do tego dziedzictwa? I może jeszcze jedno połączę z tym jeszcze jedno pytanie, które warto zadawać przy okazji tych kolaboracji różnych. Czy ktoś Holendrom wypomina, a wyście tam, prawda, wyłapali większość Żydów i tak dalej? To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o jakieś ruchy nawiązujące, może jakieś marginalne są, te większe się tym kompletnie nie zajmują. Jak się na przykład weźmie te wszystkie, prawda, Wildersa ruchy, prawda, i tak dalej, one się kompletnie tym nie zajmują i nie interesują. Zresztą sam Wilders tak naprawdę się uważa za liberała, a nie żadnego neonazistę. Liberała, człowieka walczącego o świeckie państwo z islamskimi, prawda, imigrantami, także zupełnie jakby nie ta tradycja, można powiedzieć. Jeśli chodzi o wypominanie, to tak jak napisałem, jak powiedziałem na samym początku, no holenderska nauka dba starannie o to, żeby tego typu rzeczy nie publikować w językach obcych. I w ten sposób można powiedzieć, że w Holandii udało się w polityce historycznej państwa kolaborację schować pod poduszkę, a przynajmniej ja jakoś tak nie słyszę, żeby z tej poduszki wyskoczyła. I nie ma tam takich właśnie usłużnych historyków, których nazwisk nawet nie będziemy wymieniać, mających holenderskie korzenie, którzy by biegali po świecie, opowiadali, jak tu Holendrzy mieli swoje własne jakieś jedwabne czy coś w tym rodzaju, prawda? Także można powiedzieć, że holenderska nauka zachowuje większą lojalność w stosunku do własnego państwa, niż to robią niestety polscy naukowcy, starając się uzyskać poklask na świecie. No to chyba wystarczy, jeśli chodzi o Holandię. Tutaj dodam może taką refleksję, gdyby o nas tak nie pisali w języku angielskim, to chyba byśmy mieli spokój. No pewnie, że tak, no bo gdyby tam w języku polskim i tylko Gazeta Wyborcza, prawda, to by się na to nikt nie zwrócił na świecie uwagi, bo kto czyta po polsku, nie? Także to taka sytuacja. Ja mówię, to jest ciekawe, bo holenderska nauka w większości pisze po angielsku, ale nie na te tematy. To jest takie bardzo ciekawe, że na te tematy się nie pisze. Tą literatura, na przykład anglojęzyczna, na temat kolaboracji holenderskiej, strasznie mizerna i maleńka. No cóż, szkoda, że tak nie jest u nas. To myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wieromski. Dziękuję za podróż przez holenderskich kolaborantów. Dziękuję serdecznie, również do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.